trzeba się, wie pan, pogodzić ze wszystkim. Tak. Człowiek umiera, panie, i też wszystko zostawia, nie? Od lata robię swoje, bo mam 88 lat już skończonych, już na 89. Już przeszło, tak, w głowie. Tylko dzisiaj już nie mam energii i siły nie mam. One są w ogóle, dla mnie to są całym, wie pan, całym relaksem, całym zadowoleniem. Zajmuję się od 56 roku. No to jest prawie 60 lat, 58. Starzy się już wykruszyli, tak jak w moim wieku. Już się wykruszyli. Jeszcze tam paru jest takich jak ja, nie? A młodych, panie, jest bardzo mało. Tam w średnim wieku jest kilkunastu, w średnim wieku, nie? Tak. No ale, panie, młodzi nie garną się do pszczół, bo nieopłacalny jest ten zawód, bo to jest zawód. Pszczelarz jest zawód. Nie zawsze pszczoły są, wie pan, dobre i łagodne. Szczególnie, wie pan, jak się ma nastąpić zmiana pogody. To one w ten czas są złośliwe. Tak. Więc, ale są okresy, w których dniach, od którego do którego można, wie pan, w pszczołach, w ulach, w gniazdach można tam albo zaglądnąć. Są, wie pan, odpowiednie pory, dni. Pory dni, nie? Tak. No i tyle, nie? Czasem są kapryśne, a niektóre to w ogóle są kapryśne i złośliwe. Miałem takie dwa roje, że jeszcze dobrze nie doszedłem, wie pan, do wylota, do ula, to już, panie, już wyprysły, już cięły jak zaraza, panie, żądliły. Ale zlikwidowałem i obsadziłem, wie pan, nową matkę. No i się skończyło, wie pan, to atakowanie, to żądlenie i tak dalej. Żeby kit pszczeli zebrać, to trzeba kupę ramek oskrobać. Ten kit jest, proszę pana, na zapalenie gardła, na przewody pokarmowe, tak, na wrzody, na bóle i jest lekarstwo naturalne. Całe moje życie to były pszczoły i do dzisiaj są pszczoły. Tak. Tylko dzisiaj już trzeba się ograniczyć. Już jest za ciężko dla mnie. Od lata robię swoje. Tak. Więc muszę zlikwidować większą część, a pozostawię sobie jakieś może 10-12 roi, żeby się bawić tym. Tak. To będzie moja zabawka, nie? Każdy ma jakieś, wie pan, pociągnięcia do czegoś, nie? Jeden do ryb, na wędkarstwo, drugi do pszczół, trzeci tam znowu motocykl, to zawody. No ja jestem zżyty z pszczołami. To lubię, to pasiecznictwo lubię, to pszczelarstwo i te pszczoły lubię. To jest moja pasja. Mam dwóch synów, ale żaden nie angażuje się i nie chce w ogóle z pszczołami mieć do czynienia. Syn mówi, tata,
tata już nie ma siły, więc nie ma tata co czekać, tylko trzeba część pszczół tej pasieki zlikwidować, nie? Będę mniej jeździł, ale jeszcze będę odwiedzał, chociaż na wizytę przyjadę, żeby je, wie pan, oglądnąć i powiedzieć im dzień dobry. Albo potem im powiedzieć do widzenia. Nie? Tak. Bez pszczół, wie pan, nie mogę żyć. Nie? Ja nawet panu tak powiem szczerze, że i kiedy tu jestem w tej likwidacji, chcę się pozbyć, ale żal mi jest. Żal mi jest.